Witajcie w pierwszym filmie nowego sezonu na kanale Ski Jumping TV. Do rozpoczęcia Pucharu Świata 2023-2024 pozostały już tylko 2 tygodnie. W dzisiejszym filmie pokrótce przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom, jakie czekają nas nadchodzącej zimy, a także udzielę Wam informacji o tym, co będzie się działo w tym czasie na kanale. Zacznę jednak od tego, że udostępniłem możliwość wspierania kanału w zamian za różnego rodzaju bonusy, które możecie zobaczyć właśnie na ekranie. Dostępnych jest 5 poziomów, od przedskoczka do mistrza świata, a każdy kolejny oferuje coraz atrakcyjniejsze bonusy. Jako przedskoczek uzyskacie dostęp do plakietek lojalnościowych, niestandardowych emotikonów oraz możecie liczyć na priorytetowe odpowiedzi na Wasze komentarze. Na poziomie junior otrzymacie dodatkowo dostęp do specjalnych wpisów i ankiet na karcie społeczność. Mogą one dotyczyć na przykład planów na przyszłe filmy. Na poziomie kadrowicz otrzymacie wcześniejszy dostęp do filmów. W zależności od momentu przesłania filmu na YouTube możecie otrzymać do niego dostęp na kilka godzin przed publikacją, a czasami nawet na kilka dni przed innymi widzami. Na poziomie wschodząca gwiazda będziecie mogli liczyć na specjalne filmy tylko i wyłącznie dla wspierających, które będą ukazywały się raz na jakiś czas na kanale, na przykład w formie luźnego Q&A lub przeglądu aktualnych wydarzeń w świecie skoków. Dodatkowo pomysły na filmy widzów z tego poziomu będą brane przeze mnie pod uwagę do realizacji. Na najwyższym poziomie, jako mistrz świata, poza wszystkimi bonusami z niższych poziomów, możecie również liczyć na osobne podziękowania pod filmami, kontakt ze mną przez media społecznościowe, promocję waszych mediów społecznościowych, a także priorytetowy wybór waszych pytań do serii Ski Jumping Q&A. Jak widzicie, bonusów jest naprawdę dużo, więc jeżeli ktoś z was ma chęć z nich skorzystać, wspierając jednocześnie moją pracę, to od teraz macie taką możliwość. Przejdźmy jednak do omówienia tego, co będzie się działo w samym sezonie skoków. Jeżeli chodzi o szczegółowy kalendarz, to zapraszam do filmu, który wyświetla się Wam właśnie w karcie w prawym górnym rogu. Tam znajdziecie wszystkie lokalizacje zbliżającego się Pucharu Świata. Jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia, to inauguracja odbędzie się w weekend 25 i 26 listopada w fińskim Kuusamo. Więc tym razem, w przeciwieństwie do ostatnich lat, rozpoczniemy sezon w mroźnej i zimowej atmosferze. Turniej czterech skoczni rozpocznie się 29 grudnia w Oberstdorfie i zakończy klasycznie 6 stycznia w Bischofshofen, po czym odbędzie się pierwszy w historii polski turniej. Dla ścisłości nazwa Polski Turniej jest właśnie oficjalną nazwą tego turnieju. Będzie on nawiązaniem do rozgrywanego przed laty FIS Team Tour, ponieważ klasyfikowane będą w nim drużyny, a nie pojedynczy zawodnicy. 13 i 14 stycznia w Wiśle rozegrane zostaną 2 konkursy, z czego pierwszy będzie konkursem duetów. 17 stycznia odbędzie się pojedynczy konkurs w Szczyrku, a 20 i 21 stycznia zawody przeniosą się do Zakopanego, gdzie w sobotę odbędzie się drużynówka. Imprezą docelową sezonu będą Mistrzostwa Świata w lotach, które odbędą się w Bad Mittendorf zaraz po polskim turnieju w dniach 26-28 stycznia. Turniej Row Air odbędzie się w dniach od 9 do 17 marca, a jego skład ulegnie drobnej korekcie, ponieważ zamiast zawodów w Lillehammer odbędą się 2 konkursy na zmodernizowanej skoczni w Trondheim, z czego jeden na skoczni normalnej, a drugi na dużej. Tradycyjny finał Pucharu Świata w Planicy odbędzie się natomiast w dniach 22-24 marca. Na koniec mam jeszcze dla Was informacje odnośnie planów na ten kanał w okresie zimowym. Harmonogram zakłada obecnie 1 film tygodniowo. Do rozpoczęcia sezonu będą się one ukazywać w piątki, natomiast od rozpoczęcia sezonu możecie spodziewać się ich w czwartki o godzinie 16 lub 17. W zeszłym sezonie wielu z Was prosiło mnie o powrót do serii Ski Jumping Q&A. Na cały zeszły sezon nie planowałem żadnego odcinka z tej serii, ponieważ mi osobiście ten format trochę się przejadł, ale ze względu na Wasze prośby zrobiłem przynajmniej jeden tego typu film na koniec sezonu. Po dłuższej przerwie od tego formatu mogę szczerze powiedzieć, że znowu chętniej się do niego zabieram i już teraz pierwszy odcinek z tej serii w nowym sezonie jest przygotowany i czeka na publikację. Filmy z serii Ski Jumping Q&A będą się ukazywały raz w miesiącu, zaczynając od listopada, a kończąc na marcu, a może nawet kwietniu, ale to się jeszcze okaże. Pozostałe filmy będą stanowiły głównie materiały tematyczne oraz różnego rodzaju rankingi i zestawienia. Przypominam również, że wspierający na poziomie wschodząca gwiazda będą mieć dostęp do specjalnych filmów, w których skład wchodzić będą m.in. filmy Q&A w nieco innym formacie.
Od stycznia planuję również dla Was pewną niespodziankę, jednak na ten moment nie zdradzę więcej szczegółów, ponieważ jestem w trakcie jej przygotowywania, a nie wiem, ile jeszcze czasu mi to zajmie, więc nie chciałbym teraz czegoś oficjalnie zapowiedzieć, a potem nie wyrobić się z publikacją. Jeżeli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w grudniu poznacie więcej szczegółów. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że jak co roku wspólnie spędzimy nadchodzącą zimę i że ten sezon Pucharu Świata przyniesie nam wszystkim dużo sportowych i pozytywnych emocji. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.